Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj przyjrzymy się nowej aktualizacji, a konkretnie jej fragmentowi. Będziemy tunigować jeden z lowriderów, pokażę wam, o co chodzi. Ogólnie aplikacja, czy ta gra została zaktualizowana, o właśnie tunik lowriderów został do niej dodany. I są to wybrane modele, można zrobić z kilku dosłownie samochodów, z sześciu dokładnie. Bardzo fajny cacka, ja sobie wybrałem, który to jest ten mój, to jest chyba ten mój Albani Primo. On bardzo fajnie z tyłu wygląda, podobały mi się jego światła, zaraz wam go zademonstruję. Natomiast też można zrobić na przykład z takiej furgonetki coś takiego. Tu jest mega dużo głośników z tyłu w tej furgonetce. Widziałem, jak ktoś tam sobie na jakiejś misji wziął to auto i nim jeździł, po prostu z tyłu zajebiście wygląda. Tutaj tego Vapida, ktoś tam widziałem też, że miał i po prostu obniżony, wydaje się, że jest mega szeroki. To jest niesamowite. No i ten Buchner, nie wiem jak to się czyta. I można go zrobić sobie tak, no kozacko, prawdopodobnie felgi i wszystko można tutaj wymienić. No i można jeszcze sobie ulepszyć taki samochód. Myślę, że wszystkie sobie z nich przejrzymy. Ten mi się bardzo podoba. Tunik, ja go już kiedyś miałem, ale stunigowanego tak normalnie, no nie? Z tym normalnym garażem. Myk. Nie, to już patrzyliśmy. Także naprawdę fajnie to wygląda, natomiast ja mam ten oto samochodzik, którego jak zwykle będzie zajebiście, a suka śpi, dammit, którego zajebiście będzie pewnie widać w tym świetle, ale zaraz wjedziemy do środka warsztatu i sobie go właśnie zobaczymy. Tu jest ten warsztat, to jest, no, na pewno będziecie wiedzieli, jak wejdziecie do online, no, w tej części mapy, gdzie normalnie warsztat jest albo tu, albo gdzieś jeszcze, tu był koło lotniska, nie wiem czy w online też jest, ale w każdym razie tutaj jest ten warsztat do lowriderów, w bardzo fajnym miejscu koło takiego czerwonego budynku, bardzo klimatycznie to wygląda moim zdaniem, czuję ten klimat lowriderów w tym miejscu, ale nieważne. Garaż ogólnie widać, że jest dużo bardziej szczegółowy niż ten normalny tuningowy, co cieszy. Dobra, włączyłem mikrofon, sprawdzam, bo ostatnio nie włączyłem. I tutaj tak, mamy te normalne modyfikacje, które są w każdym innym warsztacie tuningowym dla tego samochodu. Czyli możemy sobie, nie wiem, tam wybrać inny zderzak i tak dalej, przednie, nie? I to jest ten standardowy tuning. Natomiast jest tutaj opcja ulepsz, a więc pojawia się coś za 400 tysięcy dolarów i ja wam powiem, jeszcze tego nie kupowałem, mam milion dolarów w ogóle na koncie i no chciałem z wami to przetunigować, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Okej, coś się podziało, nie wiem co, dostał hydraulikę, tam było napisane, że samochód jakoś tam został ulepszony pod względem hydrauliki i tak dalej, ale, co tu jeszcze może, no właśnie, zderzaki, o, jest teraz więcej opcji, jak widzimy, no nie? O kurde, zobaczcie, że tablica znika. Podoba mi się ta opcja. Tylne zderzaki, no tutaj dużego wyboru nie ma, prawdopodobnie, a gładkie kierunkowskazy, gdzie one są, nie można ich tu zobaczyć, a nie, tutaj, gładkie kierunkowskazy, ok, nadwozie, anteny, damn, usuń antenę, chromowana antena, gdzie to, aha, tutaj jest, dobra, jakie szczególiki, jej. Te mi się podobają, klasyczne anteny. Czyli te już modyfikacje nie są jakby takie kosztowne, jak to całe ulepszenie. A co my tu mamy? Dodatki. Chromowane, malowane wycieraczki. Ok. Wycieraczki w kolorze dodatkowym. Chromowane. Malowane. Mamy chromowane. Niewiele to zmienia, ale coś tam zmienia. Zbiornik paliwa? O co chodzi? Black. Kolor. Może kolor zbiorniku paliwa? Damn it. Chromowany, okej.
Nie wiem, co nam to daje. W sumie tak, no bo jak będziemy tym autem zaraz skakać, no to zbiornik paliwa gdzieś tam się pokaże. Hamulce sobie też ulepszę przy okazji. Pancerz, a też wzmocnimy kasę mi starczy. Nadwozie coś tutaj. Tak, to już mamy. Silnik. Ulepszenie silnika. A ja co tu jeszcze? Blok silnika? Damn it. What the fuck? No to chyba wizualnie głównie zmieniamy, ale zajebiście to wygląda. Ciekawe, czy będziemy mogli maskę sobie oddzielnie otwierać. Jej, to mi się podoba. Filtry powietrza. O kur... O Jezus. Biorę. Ulepszenie silnika. Dobra. Wydech. Wszystko mam odblokowane, bardzo fajnie. Tutaj jakichś szaleństw nie ma, biorę sobie to. Grille. Ten grill bez znaczka mi się podoba. Maska. O, bez maski. Dobra. O kurde. Ostatnia opcja jest dobra. To jest... Właściwie przypomina mi troszeczkę maskę z Corvette ZL1. Bez maski. Znaczy nie, to nie jest całkiem bez maski. Jest tutaj ten element dodany jedynie. Dobra, biorę to. Oszklona maska. Nie do końca oszklona, ale dobra. Klaksony. Te klaksony zostały po prostu pogrupowane teraz. Aha, biorę. Zajebisty klakson. Dobra. Potrójna pompa. No to dajemy najmocniejsze pompy. Wnętrze. Ojej. Wow, ile tutaj jest modyfikacji. Z neonami, jej, to się będzie wszystko świecić. Dobra, zobaczymy. Wykończenie, oh my god. Czerwień. A zobaczymy, czy są inne jeszcze kolory. Kurde, to się naprawdę wszystko odblokowało. Ja, dziękuję. Foteliki. Nie wiem, czy to się odblokowuje na bazie jakiegoś tam poziomu, czy po prostu odblokowuje się, bo tak. Biorę kremowy. Jej, ile tu tego jest? Od zaglądania. Jakieś figurki. Biorę. Zdobienia. Czegoś tu jeszcze nie popatrzyłem? Nie, dobra. Wskaźniki. O cholera. Ja w ogóle nie jeżdżę na tej kamerze z kokpitu, ale chyba zacznę. Ja. Zobaczcie, ile tego tu jest. O tak. Jak z Ghost Ridera, co? Te łańcuchy. Biorę tę. Gałka oczna. Granat. Podoba mi się granat. Zajebiste. Biorę to. O kurde, o kurde. San Andreas. Neonowe, no nie, no masakra. To się będzie trochę świecić w nocy, ale bania. Wyle San Andreas. Nagłośnienie. What the fuck? Co to jest? Ej, to wygląda strasznie. Ja się boję. Ja bym się bał do takiego samochodu wsiąść. Podświetlenie. Bałbym się wsiąść do takiego samochodu, bo mi chyba by łeb urwał, jakbym puścił muzykę. Wezmę takie kolory trupa. O. Diamentowy błękit. Dobra, wnętrze mamy obcykane, reflektory. No tutaj szaleństw nie ma.
Zestawy neonowe. Tutaj pewnie też podstawa. Ja wiem, czy instalować, czy neony pasują do lowriderów? Na razie zostawię bez komentarza. Oznaczenie. Wow. Aha, to są po prostu malowania jakieś. Kurde. Nie wiem, co tu wybrać. Dużo opcji nie ma tak naprawdę, ale coś tam jest. Ale fajne to jest, bez kitu. Zobaczcie, jak można sobie brykę odpisować. No, co tutaj z tyłu jest? Zobaczcie, ile tych głośników. Ja pierdzielę, to nie wiem. W całym mieście, w całym San Andreas słychać ten samochód, jak on będzie grał muzykę. Kurde. Ale przesada, co? Dobra, biorę to. No to już mam kupione. Tablice. Zobaczmy, czy jakieś inne tablice są. Mocowanie tablicy. Cholera! Można wybrać mocowanie tablicy. Biorę to. Tablice specjalne. Nie chciałbym tego instalować tutaj z przodu. Podoba mi się opcja bez tablicy. Rejestracja. No okej. To standard. Aha, jeszcze coś tutaj było. Nie, to to. Tablice. Dobra. Lakierowanie. Kolor wykończenia, kolor podstawowy. Zaraz zobaczymy. Metaliczny. Jaki by tutaj kolor dać? Czerwony. Taki oczojebny trochę. No, taki okresowy dam. Kurde, nie mam kasy! Ja pierdziel, tyle kasy miałem! O co chodzi? Mam nadzieję, że już nie będzie nic. Spoiler jeszcze, jeszcze jakaś klapa. Kurde, ja muszę iść zarabiać kasę. Zobaczcie, ej. Skrzynia biegów, bagażnik, turbo, koła, szyby. Ile to wszystko kosztuje? Ja dziękuję. Ej, nie, no przesada. Nie stać mnie. Przecież ja miałem $1 000 000. I nie udało mi się stuningować do końca samochodu za $1 000 000. Zainstalowałem sobie hydraulikę. Oh man. I koła. No kurde, koła. Najważniejsza rzecz. Rodzaj kół. Dym spod opon, ulepszenia opon. To wiadomo, projekty opon. Musi mieć niestandardowe koła, okej. Ja pierdziu. Co to jest? Ej, no nie stać mnie, kurde. Przydałoby się, aby to wszystko pozmieniać, ale jeszcze nie mam kasiory, no. Znaczy, już nie mam kasiory. Szyb nawet nie mogę zainstalować. Najważniejszej rzeczy w lowriderze. I nagłośnienia do bagażnika. Kurde, no. Dobra, powiedzcie mi, jak tym się skacze. Oh man. Zajebiste. Co ciekawe, wszyscy gracze to widzą, no nie? Okej, teraz podwyższyłem na maksa. Teraz obniżyłem. Aha, teraz tak się skacze. Się jakoś tak odbija. Aha! Nie jest tak łatwitko. Oh yeah! Tak to wygląda. No dobra, wszystko się wokół w ogóle świeci w środku. To jest rzeźnia. Kończy się jakieś zdarzenie. A, dobra. Jak go obniżyć do diabła? Okej. Teraz jest normalny. Teraz jest trochę podwyższony. A można go całkiem glebnąć? O, teraz jest chyba... nie. Teraz jest glebnięty. Ja dziękuję.
Zajebioza, ej, no mi nie starczyło kasy, $1 000 000 to jest, ja myślałem, że naprawdę starczy mi. Ja specjalnie sobie przed nagrywaniem tego odcinka, no grałem w różne napady, żeby sobie jakby się jakieś punkty kontrolne zdobywał, what the fuck. W sumie jak to zacznę zdobywać, to zostanę trochę kasy i może uda mi się stunigować auto do końca. Zwycięzca! Dobra, ile dostałem? 3000. Za to to ja nawet spoilera nie kupię. 9750, no hello, co ja za to mogę zrobić? Dammit. Musiałbym zrobić jakiś napad, stworzyć i w ogóle. Ach. Kiepsko, naprawdę kiepsko. No ale... Musicie przyznać, że ten tuning jest niezły. Ja na pewno będę... jeszcze coś tam tuningował, ale kurde, nie spodziewałem się, że to jest tak drogie. Do diabła, to jest hardcore jakiś. W każdym razie jest dzień, będziemy mogli sobie obejrzeć ten mój nowy pojazd dokładniej troszeczkę. Więc ja udam się do garażu, w którym właśnie jest schowany. No bo mam nadzieję, że go ubezpieczyłem, ale chyba ubezpieczyłem, więc luz. To będzie tutaj myk. Dobra, no i włazimy do środka. Hops. I on sobie stoi. Właśnie, zobaczymy, czy się wyróżnia na tle tych moich innych samochodów. No tak, no trochę się wyróżnia. Przede wszystkim wnętrze jest inne, jasne. Są świecące. Właściwie to wiecie co? Instalowanie chyba ciemnych szyb to tak troszeczkę niefajne by było w tym samochodzie. No bo by nie było widać tych fajnych wszystkich głośniczków w środku, prawda? No właśnie, jak się otwiera te wszystkie rzeczy? Zapytam się. Co? No co się otwiera? No drzwi! A w opcji M, okej, zobaczmy. Drzwi pojazdu. Myk. Bagażnik. Uhu! Dobre. Można jechać sobie po prostu z otwartą maską? Czy ona się sama zamknie? Raczej nie. Ciekawe, czy można go maksymalnie obniżyć. Nie da się tak wyżej go dać. Da się go maksymalnie dać wysoko, albo maksymalnie nisko chyba. I tak wygląda w środku. W grze. Niezłe, niezłe. Tylko wiecie co, brakuje mi tutaj takiego bardziej hardkorowego dźwięku tego auta, w sensie jak jeździ. No i z tyłu jeszcze nie mam nic zainstalowane, więc... Trochę lipa jest. Drzwi. Bagażnik. Maska, można sobie zamknąć. Moja suka jak kiwała główką w środku. No i tak to wygląda w środku. Niestety nie mam jeszcze tu zainstalowanych głośników. No i tutaj kolegi samochód wygląda tak. Kurde, jaki wypierd. To jest ten droższy wóz. Kurde, jak to wygląda. Ale obniżony, co to jest w ogóle? Ja takich rzeczy nie mam, ale zajebiście wygląda. Felgi jakieś odpieprzone. Hydraulika też hardkorowa pewnie. No mój tak hardkorowo nie wygląda, ale podoba mi się. Wydałem na niego 1 000 000, jak może mi się nie podobać? Kurde, jest droższy od Adera, cholera jasna. A dziękuję, ten tuning jest przesadzony. On jest zbyt kosztowny moim zdaniem. Zdecydowanie. Ja pierdziu. Rzeźnia. A w ogóle to można chyba sobie wyjść i... Nie trzeba nawet siedzieć w samochodzie, żeby wszystko otworzyć, tak? Ja, ale bajer! Kurde, cieszy, no. Ha ha ha!
Dobra, dobra. Tak, tylko zmieniłbym tutaj może te felgi. Kurde, ja bym tu jeszcze trochę pozmieniał, no bo ja dziękuję, brakuje mi kasy cały czas. No jak można tak zrobić graczom, żeby nie dać możliwości tuningowania tego wszystkiego za trochę mniejsze kwoty, no. Zdecydowanie za drogie, ale powiem wam, że naprawdę dodało smaczku do tej gry online, bo może rzeczywiście niektórym samochodom brakowało charakteru, możliwości jakby do fajniejszego tuningu. Zresztą, jest jeszcze w GTA 5 sporo lowriderów, które pewnie, albo może, nie wiem, tak mniemam, że może pojawią się później jako samochody tuningowane. Że pojawią się do nich opcje tuningowane. Może pojedziemy sobie na Groom Street, albo gdzieś w tamte okolice, gdzie będę mógł wam właśnie pokazać takie pojazdy, o które mi chodzi. W każdym razie ciekawi mnie też ta furgonetka, którą wam pokazywałem na stronie internetowej tego tunera. Podczas jazdy nie można zwiększyć jakby tego zawieszenia, modyfikować go, bawić się nim, no bo to by się chyba skończyło katastrofalnie. Ale jadąc sobie powoli, jak najbardziej można, nie? Okej. Zobaczymy od jakiej prędkości już się... Ach, nie będzie można tym bawić. Dawaj, dawaj, dawaj! Ach. No dosyć szybko można jechać i jeszcze można się tym bawić. Okej, tu mamy takiego lowridera na przykład, którego można by było jeszcze przerobić, a którego nie można przerobić. Tu coś z tyłu było. Aha, tutaj ktoś już tuningował. Natomiast można sobie ustawić tak zawieszenie i tak po prostu jechać. Ciekawe, czy można wjechać na inny samochód w ten sposób. Tu mamy Sultana, no i nie jest na pewno jeszcze kilka takich samochodów, które można by było ciekawie zrobić tym tuningiem, no ale one jeszcze jakby nie są dostępne. Na razie tylko 6 samochodów, na razie, no ja nie wiem, czy będą dodane te auta, no nie? Ale fajnie by było, gdyby były, prawda? No i dobra, tak to wygląda. Niestety nie pokażę wam tuningu wszystkich samochodów. Jest niemożliwe, no kurde, że będę musiał zarabiać 7 lat na te wszystkie modyfikacje. Żeby stuningować jeszcze mój samochód, to potrzebuję chyba z 500 tysięcy. Nie wiem ile, ale no nie spodziewałem się, że mi zabraknie, naprawdę. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku, że zobaczyliście nowy dodatek do GTA 5, do GTA Online konkretnie. Mam nadzieję, że podobał wam się mój samochód, a jeśli nie, to trudno, mi się ma podobać przecież, prawda? Do zobaczenia następnym razem. Na razie, pa pa.